Witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy z wizytą w Kambodży. Kolejny odcinek z khmerskiej ziemi. Linki do pozostałych materiałów na pewno znajdziecie tutaj w opisie tego filmu. Z nami Olga. Cześć Olga. Cześć. Witam cię. Dziewczyna sama w Kambodży dowodzi wielkiemu projektowi pod tytułem Mai Psar. Mai Psar. Mai Psar po khmersku psar to jest market. Czyli taki market, jak tutaj mają targi, czyli Mai Psar, no mój rynek. Mój rynek online'owy. Staramy się nauczyć Khmerów, jak sprzedawać, jak kupować rzeczy, których nie potrzebują, rzeczy, których nie używają. Okej, okay. Jest to w ogóle polski startup, który urodził się, z tego co wiem, 2 lata temu w Kambodży. Można to porównać do takiego polskiego Allegro, przynajmniej tak pierwsze wrażenie odniosłem, wchodząc na stronę Mai Psar, bo jest to taka strona poświęcona właśnie aukcjom. Allegro OLX troszkę. Allegro OLX. Tak, bo nie mamy aukcji. Allegro się... W ogóle skąd pomysł, żeby Polacy otworzyli stronę taką do e-commerce'u właśnie w Kambodży? Nasz szef Tomek Matiasz, popularny w Polsce biznesmen w środowisku piłkarskim i nie tylko, mój guru biznesowy, pozdrawiam serdecznie Tomasz. Tomek razem z Adamem Korzewskim otwarli resort na wyspie khmerskiej Kofalsono. I jak go budowali, to nie mieli gdzie kupować online'owo mebli, materiałów, wszelkiego rodzaju jakieś tam rzeczy potrzebne do budowania i do urządzania resortu. No i stwierdzili, że nie ma strony internetowej, na której mogą kupić z wyspy. Wtedy jeszcze się łódka pływała raz dziennie na ląd, więc jakby ten transport był utrudniony. No więc, że było tak ciężko znaleźć te produkty, to stwierdzili, że można otworzyć jakąś aplikację, jakąś stronę, na której będzie można khmerzy. Generalnie jesteśmy teraz nastawieni na rynek khmerski. Potrzeba matką wynalazków. Oczywiście, tak. Tomasz zobaczył biznes w tym, że... Okej, bo okazuje się, że projekt, który robicie w tym momencie w Kambodży, to nie jest tylko strona internetowa Mai Psar, ale to są również hotele. Na pewno już jest jeden hotel, z tego co wiem, ale w drodze już jest następny. Znaczy jakby nazwą się nie łączymy, ale jakby mamy tych samych inwestorów. Jeden właściciel, Tomek Mandziarz. Teraz mamy, nie będzie dokładnie ile tam jest domków, ale to jest jeden z bardziej luksusowych w ogóle hoteli, resortów na tej... Znajduje się? I teraz budują panowie drugi resort na Koplongu, jeszcze bardziej luksusowy, do trochę innej grupy targetowej. Na pewno załączymy również link do tego hotelu w Bardzo dużo Polaków tam przyjeżdża, spędzamy tam święta, Sylwestra, ja tam też nie często, ale jak mam okazję, to zawsze jeżdżę, bo jest to raj na ziemi, przepiękne miejsce, także tak. No i teraz otwieramy jeszcze trzeci biznes, jakby nasz szef i właściciel Tomek jest... ogólnie uzdolniony do szukania robienia biznesu. Tak. Więc teraz będziemy sprzedawać meble w Kambodży, polskie meble w Kambodży. No właśnie, okazuje się, że Polacy mogą rzeczywiście zarabiać na rynku kambodżańskim. Ten rynek jest młody, on dopiero w tym momencie, ciężko powiedzieć, że on powstaje, bo on już jest, ale to są, ja bym to porównał do takiej Polski w latach 90. Wszystkiego tutaj po prostu brakuje. Phnom Penh, stolica, to jest jeden wielki plac budowy, z tego co zauważyłem. Znaczy, wiesz co, 2 lata temu, jak my otwieraliśmy tutaj biznes, Phnom Penh wyglądało zupełnie inaczej, Sihanouk, czyli tam południe przy morzu, wyglądało zupełnie inaczej. I tak naprawdę przez te 2 lata Kambodża się ogromnie zmieniła, co też pokazuje, jaki potencjał tutaj siedzi. Ile można tutaj zdziałać, ile można zrobić, jak właśnie można wiedzieć. Polska w latach 90. teraz już trochę nie. 2 lata temu jeszcze tak, teraz już trochę nie. Jest potężny napływ Chińczyków i inwestycji i pieniędzy tutaj. Z Europy, ze Stanów, tak, ludzie robią tu biznesy, ale jakby ten rynek robi się już coraz bardziej. Jasne, zaraz jeszcze porozmawiamy w ogóle o samym rynku kambodżańskim. Ja bym się jeszcze chciał dopytać o samą firmę Mai Psar, bo otworzyliście coś w rodzaju takiego polskiego Allegro. Wiem, że już jesteście liderem na tym rynku po niespełna 2 latach. Tak, my liderem zaczęliśmy być tak naprawdę bardzo szybko, dlatego że na samym początku istnienia firmy, po stworzeniu aplikacji na iOS i na Androida, strony internetowej. Pokażemy też tą stronę. Tak,
mypsar.com, także będziecie mogli sobie zobaczyć. Widzę, że macie aplikację i na Androida, i również na iOS-a. To zaraz opowiem tutaj o szczegółach. Jasne. Współpracujemy, widzisz, tutaj masz Bocophone, Xiaomi, współpracujemy z Asusem, z Applem, też niego będziemy współpracować, także, ale to zaraz do tego przejdziemy. Dobra. O co mnie zapytałeś? Zapytałem cię o to, że jesteście liderem po niespełna dwóch latach. Jest taka potrzeba? Nie macie konkurencji tutaj? Mamy konkurencję, ale na początku zainwestowaliśmy bardzo mocno w reklamy. Mieliśmy dwóch piosenkarzy plus jedną piosenkarkę najbardziej popularną. I nie był to piasek. Nie! Ale no, dwóch takich młodych, rapujących kmerów plus Laura, która przyjechała ze Stanów, także taki napływ trochę zachodni. Oni w tamtym czasie mieli najbardziej popularną muzykę, piosenki, więc dużo zainwestowaliśmy w to, żeby się z nimi reklamować. To nam przyniosło ogromną popularność od razu od początku, także zaczęliśmy z wysokiego stopnia. Dlatego też szybko poszliśmy rynek. Mamy konkurenta bardzo mocnego, który jest 10 lat na rynku, więc mamy z kim konkurować. Trochę staramy się oddzielić od nich, to znaczy szukamy dziedzin, w których oni są słabi, a oni na przykład w nieruchomościach są dobrzy i my te nieruchomości im zostawiamy. A wy na swojej stronie, co tam się znajduje takiego najbardziej popularnego? Bo rozumiem, że nieruchomości to już nie są, skoro konkurencja ma, a co wy macie takiego, co was rzeczywiście odróżnia? Auta, motory, telefony. W ogóle takiego jak moto chyba w Polsce jest coś takiego. Jest. No my właśnie nie chcemy się skupiać na jednej dziedzinie typu właśnie jak automoto. Czyli u was na stronie można, każdy Khmer może założyć sobie konto, zweryfikować się i później może wystawiać ewentualnie sprzęty, które ma na sprzedaż, bądź też ewentualnie jakieś nowe rzeczy. Działa to dokładnie tak samo jak polskie Allegro, czy nie? Nie, absolutnie nie. My mamy jakby dwa działy. Jest dla indywidualnych Khmerów, którzy chcą sprzedawać swoje używane czy tam nieużywane produkty i też kupować, jakby wymieniać się, po prostu wymiana produktów, tak? Marketplace. I jakby drugi dział to jest Official Mypsar Store, czyli to jest nasza współpraca z oficjalnymi brandami, z oficjalnymi sklepami, dystrybutorami, ponieważ na tym rynku jest dużo podróbek, więc chcemy im zapewnić to, że mają gwarancję, to, że mają dostawę. No właśnie, a jak to weryfikujecie? Na przykład kupuję sobie telefon, jakiś Samsung Galaxy S7 i zamawiam go przez waszą stronę, jaką mam pewność, że dostanę oryginalny telefon? Kontaktujesz się ze sprzedawcą, więc to już od sprzedawcy zależy i od tego, okay, jak ty to sobie zweryfikujesz. Czy macie swoje produkty, które tam wy wystawiacie jako firma MyPsar, czy pozwalacie tylko ludziom wystawiać te produkty? W Official MyPsar Store my kontrolujemy, jakie produkty wystawiamy. Nie chcę zdradzać planów na niedaleką przyszłość, ale też planujemy jakby w tą stronę i żeby też swoje... No dobrze, a powiedz mi, jak Kambodżanie w takim razie kupują przez internet, bo... droga, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, jest tylko jedna. Nigdy ta sprzedaż, przynajmniej w najbliższej przyszłości, ona nie spadnie, ma tendencję zawsze wzrostową. W Polsce internet bardzo zmienił robienie zakupów. Jak tak, to jest w Kambodży? Ale musimy zacząć od tego, że w Kambodży ten jakby wzrost kulturowy jest tak szybki, że oni na przykład ominęli erę i czas, w którym się używało komputerów. Okay. Tutaj się od razu przeszło do Androida, nie używali tych zwykłych telefonów, od razu były smartfony. Więc jakby naszą rolą ogromną jest to, żeby ich edukować i żeby im pokazywać, że jak nie masz pieniędzy pod koniec miesiąca, to sprzedaj coś, co ci zalega w domu, a oni mają w tych domach, wiesz, różne rzeczy. No, kolekcjonują raczej. Potrzebne więc i niepotrzebne. Po prostu sprzedaj to i my robimy reklamy, i robimy Facebook Live, i robimy wideo, i w każdy sposób próbujemy im tłumaczyć, że mogą to sprzedać, albo mogą coś kupić, nie idąc na rynek i kupując to podrobione, albo kupując to nie wiadomo jakiej jakości, tylko mogą kupić jakby second hand, drugiej ręki, ale od Khmera, od swojego kolegi, który tego używał przez pół roku na przykład, jest najbliższy. Okazuje się, czytałem nie tak dawno statystyki, że około 2% populacji
używa stacjonarnych komputerów, laptopów czy normalnych takich modułowych stacjonarnych komputerów. Przepraszam, natomiast pozostali używają właśnie smartfonów. Tutaj społeczeństwo liczy 15 milionów, teraz już więcej, teraz już około 16 milionów ludzi. 70% społeczeństwa używa smartfonów. 70%. 50% to są Androidy, więc ten Android tutaj jest też mocno zepchnięty. Ale jakby no... Oni na każdym kroku używają telefonów. Jakby oni nie czytają książek, oni nie... do kina chodzą, ale to już ta wyższa klasa, tak? Ale oni siedzą w szkole, oni siedzą w pracy, jadąc na motorze, oni używają telefonów. To widziałem nieraz. Tak. Jadący Khmer motorem i przeglądający telefon, to jest standard. Majpsara. Jasne. Powiedz mi, czy Polacy mają szansę tutaj zrobić biznes, bo wiemy, że dużo Polaków jest w tym regionie, Wietnam, Kambodża, może troszeczkę mniej, ale Tajlandia. I bardzo dużo Polaków jest w Tajlandii, znamy polskich przedsiębiorców, wiemy, że prowadzą całkiem duże biznesy, dużo też ekspatów. Natomiast Kambodża brzmi troszeczkę... Słuchajcie, no, Kambodża jest bardzo specyficzna, to znaczy nie jest tak łatwa pewnie do przystosowania się jak Tajlandia czy Wietnam. Kambodżę można pokochać albo Kambodżę nie lubić. Ale każdy, kogo znam, kto przyjeżdża, nie poznałem jeszcze osoby, której by się tu nie spodobało, żeby zostać na dłuższy czas. Jesteś chyba najlepszym przykładem. Jestem chyba czwarty raz w ciągu 6 miesięcy ostatnich w Kambodży, tak. I będę tu wracał. Ludzie są przesympatyczni, otwarci, bardzo pomocni, nie jest niebezpiecznie na drogach, jakby przestępczość jest niewielka, znaczy na drogach jest niebezpiecznie, to wygląda to jak kierują i prowadzą. Ale dlaczego Polacy mają szansę tutaj zaistnieć? Najlepszym przykładem jesteśmy my, którzy już otwieramy sieci biznesu tutaj, tak? Jest Paweł, który jest architektem, jakby w dużej części współwłaścicielem jednej z lepszych architektonicznych firm, teraz Prompeń. Firma też chyba w przeciągu 4 lat urosła w kosmicznym tempie. Na co Polsce by nie miał takich szans. No, jest Ewa, która prowadzi piekarnię polską chyba od 5 czy 7 lat mamy. I też się po prostu zaczęła od zwykłej piekarni i pierogarni, a teraz sprzedaje kanapki do większości siedzibek w Nowej. Więc jest naprawdę dużo przykładów, jak się... A wolne zawody? Na przykład informatyk, grafik? Informatyk, grafik. W zasadzie, który zawód nie wymienisz, to ci powiem, że tak. Okej, okay. Czyli warto przyjechać do Kambodży i szukać tutaj dużych możliwości zarobkowych. Kambodża rzeczywiście brzmi troszeczkę dziewiczo, brzmi trochę niebezpiecznie, bo sama nazwa Kambodża troszeczkę nas, że tak powiem, odbiera. Tak, jak ja pierwszy raz usłyszałam, że mam jechać do Kambodży, to sobie pomyślałam, w życiu, po prostu nie, to nie dla mnie. Ale później zobaczyłam w tym ogromną szansę i ogromny jakby potencjał rozwoju, samorozwoju i zobaczenia czegoś nowego, innego. Znaczy, życie tu jest tak inne, kultura jest tak inna, można się tak rozwinąć po prostu w stronę, którą bym nigdy nie powiedziała, więc trochę zboczyłam. Jakie było twoje pytanie? Pytanie było o różne wolne zawody. No. Osoby, które chciałyby na przykład troszeczkę inaczej spędzić może zimę, czy zaplanować sobie część swojego może życia, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej. Wiemy, że ciężej jest może zdobyć pracę w Tajlandii, ale w Kambodży jakie zawody według ciebie są takie najbardziej popularne? Wszystko to związane z budownictwem. Inżynier, architekt, jakby nie wiem, czy jesteś w stanie tutaj pokazać. Nasz widok obejmuje chyba 3 czy 4. Na pewno zrobimy jakieś przebitki. Tak, słuchajcie, gdzie się nie popatrzy, to tutaj jest budowa. To widać na każdym kroku, jest jeden wielki pył, Kambodża jest troszeczkę zakurzona, przynajmniej Phnom Penh, tak. Bo tutaj się wszystko po prostu buduje. Nie tak dawno natknąłem się, jadąc z windą w jednym z hoteli, właśnie natknąłem się na takie ogłoszenie, przyjmiemy grafika do pracy, minimalna płaca 1000 dolarów. Czy tutaj możemy liczyć na przykład na takie europejskie zarobki? Oczywiście, że tak, nawet większe, jeżeli jest się dobrze. Nawet większe. Absolutnie. Dlatego, że khmerskie społeczeństwo jest słabo wykształcone. Tutaj uczelnie wyższe, nie chcę mówić na przykładach, które znam, ale jakby po ukończeniu uczelni wyższej,
student nie przeczytał żadnej książki w życiu, jakby po anglistyce nie potrafi powiedzieć słowa po angielsku. No jakby te jakby lokalne uczelnie są na swoim poziomie. Więc ktokolwiek jest z Zachodu lub z innej części Azji, ma to wykształcenie, myślę, faktycznie na takim poziomie światowym, normalnym dla nas, tak? To ma dużo większą wiedzę niż lokalnych mer. Dlatego płaca jest no 3-4 razy wyższa niż dla lokalnego kmera, niestety, tak? Oni trochę na tym tracą, ale oni jakby kmerzy się szybko rozwijają. Kmerzy, jak widzisz sobie na ulicy, zwykła pani na targu mówi po angielsku, tak? Potrafi. Tutaj akurat z angielskim nie ma najmniejszego problemu. Wszyscy mówią po angielsku i to jest fajne. Co jest jeszcze bardzo fajnego? Tutaj operuje się dolarem, także konta bankowe zakładasz w dolarach amerykańskich, wybierasz z bankomatu dolary amerykańskie, w Starbucksie płacisz za kawę dolarem amerykańskim i biorąc tuk-tuka popularnego tutaj, taki lokalny środek transportu, również zapłacisz panu dolarami, czyli unikamy już na wstępie takiego podwójnego przewalutowania. Co jest bardzo fajne, bo z kolei w Tajlandii, wysyłając na przykład pieniądze z Europy do Tajlandii, one są od razu na konta automatycznie przewalutowywane na tajskie baty, co niekoniecznie później jest można zrobić w drugą stronę. To znaczy można, ale jest to proces już bardzo utrudniony. Powiedz mi jeszcze tutaj... Przepraszam, że cię wtrącę, ale jeżeli już mówimy o takim jakby, dlaczego rynek merski jest taki przyjazny, to na przykład z pozwoleniami na pracę, z wizami, wszelkiego rodzaju takimi dokumentami. Tak, to jest bardzo ważna jako rzecz. Jako ekspat to... Znaczy jakby wiesz, wynika to z tego, że oni nie mają nic jeszcze unormowanego, tak? Czyli to się pewnie zmieni w przeciągu najbliższych 3 lat, bym już powiedziała, że to już nie będzie takie proste. Ale na ten moment, jak wynika z mojego doświadczenia, nie ma drugiego takiego kraju, żeby było tak prosto dostać wszelkie dokumenty potrzebne. To nawet bardzo prosto można paszport ponoć kupić. Już nie tak prosto, już nie, ale oczywiście jest to możliwe. Jasne, wrócę jeszcze na sekundkę do waszej firmy. Jak tutaj, jeżeli wysyłacie, znaczy dostarczacie miejsca do tego, żeby handlować na waszej platformie, to jak tutaj działają na przykład szybkie płatności? Rynek płatności online, rozwija się bardzo szybko. Jak ja byłam tutaj... Czyli dostępne są aplikacje? Jak najbardziej. Jest kilka takich płatności przez aplikacje, jest PayPay, jest Wink, kilka tam innych... Firmy kurierskie, które dostarczają? Już teraz też są. To jest tak, że w przeciągu ostatniego 1,5 roku to wszystko się otworzyło w sekundę. Jasne, to teraz... Jak ja tu przyjeżdżałam 1,5 roku temu, to nie było DHL-u, była jakaś tam jedna firma kurierska, której się średnio ufało, tak? Teraz, jak my dostarczamy naszym klientom produkty z Official Mapsar Store, my to staramy się robić sami przez naszą siłą pracowniczą, ale jak faktycznie na przykład na prowincję coś zawozimy, to z rozliczeniami z tą firmą kurierską, właśnie płatnościami online, nie ma najmniejszego problemu. Jasne, to przejdę już do ostatniego takiego ważnego pytania. Czy można u was, wiemy, że są płatności, wiemy, że są firmy kurierskie, które dostarczają towar, czy ewentualnie na waszej platformie na przykład Polacy mają szansę zaistnieć również ze swoimi produktami? Jak najbardziej. Nasza grupa docelowa to są Khmerzy. Raczej się na nich skupiamy, ponieważ oni jakby jest tu dużo więcej niż ekspatów. Ale wszelkie produkty z zagranicy, jakiekolwiek inne niż chińskie, są u nas bardzo cenione, dlatego że chcemy się odróżniać, tak? Pójdziesz na rynek khmerski, znajdziesz to samo, co sprzedaje ten khmer w tym sklepie, w tamtym sklepie, w innym sklepie. Jasne. Więc jakby my staramy się nawet... My Polacy jesteśmy znani chyba z 3 rzeczy, z Lewandowskiego, papieża i Wałęsy, ale też mamy swoje takie produkty narodowe, jak swojska kiełbasa, żurek, bigos i orężada Helena. Na pewno tutaj jest szansa zaistnieć na tym rynku i rzeczywiście... Jest szansa też, wiesz co, przepraszam, że cię znowu przerwę, ale tak mnie trochę inspirujesz tym, co mówisz, bo jest też szansa wpłynąć na ten rynek i zmienić ten rynek. Znaczy, wiesz, masz poczucie, że coś zmieniasz, że pomagasz tym klientom, że zrobiłeś coś naprawdę dużego. Wiesz, rynek europejski jest już bardzo rozwinięty. Nasycony przede wszystkim. Tak, nasycony. Tutaj... Tworzysz, edukujesz, uczysz, pokazujesz,
wiesz, też dla samego siebie, no to jest ogromny rozwój. Ja mam wrażenie, że to miasto w ogóle, czy to państwo tak szybko się rozwija, że tutaj praktycznie robiąc każdy jeden biznes, on musi po prostu wyjść. Więc... Musisz mieć dobry kapitał, ponieważ chiński kapitał jest zawsze większy. No, to... więc jak masz dobry produkt i masz... Produkt i pomysł jest zawsze najważniejszy, tak? Więc... Kiełbasy swojskie nie da się podrobić. Nie da się, absolutnie. No, takie produkty, które są jakby siłą naszą, głową i ręczną produkowane, to absolutnie to jest... Jasne, troszeczkę projekt. Więcej słuchajcie kochani o firmie MyPSAR. Olga podzieli się informacjami na konferencji w Bangkoku 23-24 stycznia 2019. Wszystkich Was zapraszamy na to wydarzenie. Będzie możliwość spotkać Olgę, zadać na pewno wiele pytań. Szanse i możliwości biznesowe w Kambodży są naprawdę ogromne, także serdecznie Was zapraszamy do Bangkoku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zostawcie pytania w komentarzu, na pewno offline'owo już później postaramy się na te pytania jak odpowiedzieć. Jakbyście przyjeżdżali do Kambodży, kontaktujcie się z nami śmiało. Jest Ewa, która prowadzi pierogarnię i ona zawsze jest takim centrum kontaktowym dla wszystkich Polaków, ale ze mną też jak najbardziej chętnie pokażę, oprowadzę. Zostawimy Twojego Facebooka tutaj, także będziesz... Aha, dobrze. Miała teraz Polaków na głowie. Dzięki wielkie. Ja Ci bardzo dziękuję za chwilę spędzoną w Starbucksie. I na pewno jeszcze będziemy mieli okazję na pewno porozmawiać i w Bangkoku i dużo więcej informacji od Ciebie wyciągnąć na temat Kambodży. Jak najbardziej. Jestem otwarta. Trzymajcie się. Dzięki, na razie. Pozdrawiamy. Hej. No i wyszło, powiem Ci...